Jak dobrze wiecie, ludowe legendy mówią, że podobno czerwone jest szybsze. I w sumie to najszybciej miałem okazję jechać właśnie czerwonym Audi R8. Gdy słyszycie słowo Ferrari, to przecież od razu macie w głowie czerwony bolid. Osobiście, gdy włożę czerwone buty, to podobno biegam zdecydowanie szybciej. Myślę, że spokojnie można powiedzieć, że dziś mamy do czynienia z taką małą rakietą. No ale ciężko, żeby było inaczej, gdy pod maską hatchbacka pracuje aż 400 koni mechanicznych. Oto Audi RS3. Aggression. So full of aggression, not paying attention. Ostatnio był test Audi z serii S. Dziś mały przedstawiciel z najmocniejszej rodziny RS. Hot hatch według Audi Sport. Gdy uświadomimy sobie, jakie ten samochód ma osiągi, to uznamy, że mimo sportowych akcentów i tak wygląda dość delikatnie. No 4 sekundy do setki i prędkość maksymalna wynosząca 280 km na godzinę. Te wartości mówią przecież same za siebie. Ta RS3 udostępniona jest do filmu dzięki szczecińskiej wypożyczalni MD Car i pojeździć nią możecie już nawet od 200 zł. Nie przesłyszeliście się, 200 zł i macie tą konkretną RS3 do waszej dyspozycji. Dodatkowo, jeśli zrobicie rezerwację do końca listopada, to macie jeszcze do tego 15% zniżki. A na hasło, dajmy na to, czerwone jest szybsze, promocja trwa do końca roku, a co? Jeśli chodzi o wygląd zewnętrzny, to wiadomo, mamy tutaj do czynienia z takim poprawnym hatchbackiem, który wygląda nieco bardziej dynamicznie. RS3 w sumie jest łudząco podobna do S3 czy nawet A3 w S-Line. Jednak gdy przypatrzymy się dokładniej, zauważymy, jak wiele rzeczy jest tutaj zmienionych. Najbardziej wyróżniają się zderzaki. Przód tego samochodu jest, można powiedzieć, taki masywniejszy, taki spompowany. Są tutaj również większe wloty powietrza, takie konkretniejsze. W RS3 znajdziemy także inny grill, który ma wzór plastrów miodu oraz dumnie umieszczony emblemat Quattro. S3 ma również napęd 4x4, ale nie wiedzieć czemu takiego napisu już w niej nie znajdziemy. Gdy przejdziemy do tyłu, zwrócimy uwagę na dwie końcówki układu wydechowego, właściwie to końcowy, bo są one naprawdę potężne. Co ciekawe, we strójce końcówki są mniejsze, ale za to 4. To są oczywiście takie podstawowe rzeczy, po których najłatwiej zweryfikować RS3 na drodze. Bo tak to auto od słabszych braci różni się znacznie. Zmienione są m.in. progi, błotniki, ale też hamulce czy zawieszenie. Względem S3 szerokość bez lusterek bocznych w RS-ie jest o 1,5 cm większe. I właśnie, największym wyróżnikiem RS3 jest coś, czego nie widać. Dźwięk tego samochodu jest po prostu fenomenalny, taki rasowy i obecnie już niespotykany na rynku. Myślę, że warto też wspomnieć, że prezentowany egzemplarz ma akcesoryjny układ wydechowy RS z przepustnicami, ale w gruncie rzeczy na co byłby nam taki wypasiony wydech, gdyby pod maską przykładowo skowyczał jednolitrowy, poczwórnie uturbiony, nawet 500-konny dieselek. Byłby to wtedy raczej taki pierdolot z głośnikiem z tyłu. Za 15 lat pewnie tak będzie, ale nie teraz. Bo absolutnie wyjątkowe w RS3 jest to, że pod maską znajdziemy 2,5-litrową uturbioną pięciocylindrówkę. I generalnie oprócz Audi nikt nie ma czegoś takiego obecnie nam do zaoferowania. Egzemplarz, który wam przedstawiam, jest po faceliftingu, świeży, na rocznik 2019. Mamy tu więc 400 koni mechanicznych i 480 Nm. 400 koni w kompakcie. Warto dodać, że jednostka 2,5 TFSI to najmocniejszy na świecie pięciocylindrowy silnik produkowany seryjnie. Świetnym dopełnieniem tutaj jest siedmiobiegowy S-Tronic oraz napęd 4x4 typu Haldex. Auto jest bardzo narowiste oraz wręcz przyklejone do asfaltu. Pierwszą setkę osiągamy tutaj w 4,1 sekundy, a prędkość maksymalna wynosi 280 km na godzinę. I to nie jest takie 280, że auto po prostu nam już puchnie, czy nie może więcej. Żeby było szybko i bezpiecznie, jest tutaj do 280 elektroniczny ogranicznik prędkości. W sumie w podstawie jest on do 250, ale już seryjnie, chyba za 8600 zł, można go troszeczkę wyżej przesunąć.
Mamy tutaj 20-calowe felgi, ale co mega ciekawe, szerokość ich z tyłu wynosi 8 cali, a z przodu 8,5. Tak samo z oponami. Z tyłu 235, z przodu 255. Nawet o tym nie wiedziałem. Jeśli chodzi o wyposażenie, to w takiej RS3 naprawdę nie mamy na co narzekać. Jest ono bardzo bogate. Mamy tutaj chociażby virtual cockpit, nawigację, jakieś aluminiowe wstawki podświetlane LED-ami, nagłośnienie Bang & Olufsen, pełno asystentów jazdy, generalnie pełna kultura. Fotele będą tutaj dość wygodne, takie myślę optymalne, ale zwróćcie też uwagę, jak one rewelacyjnie wyglądają, jak one są bardzo fajnie wykończone. Jedyną uwagę będę miał tutaj do pozycji za kierownicą. Właściwie to nie jest tak, że nie możemy jej znaleźć, bo znajdziemy ją dla siebie poprawną bez problemu, ale zwróćcie uwagę, jak ja wysoko tutaj siedzę. No patrząc z mojej perspektywy, jak ja mam 198 cm wzrostu, to fotel mógłby być troszkę bardziej obniżany. Z racji, iż kiepsko się trochę czuję, bo już czwarty tydzień lecę na antybiotyku, to dziś wyjątkowo nie będzie przedstawienia samochodu z bliska, jak zawsze to robię, także przejdziemy od razu do jazdy próbnej. Sobie tym autem spokojnie z włączoną muzyką załatwiamy jakieś swoje sprawy, to w sumie nawet możemy zapomnieć, jakim pociskiem podróżujemy. Jadąc w trybie normal bez szaleństw, nic takiego się tutaj nie dzieje. Typowy, poprawny, samochód kompaktowy, zawieszenie jest trochę sztywne, no bo wiadomo, mamy 20-calowe felgi, trochę sytuację ratuje zawieszenie Audi Magnetic Ride, jest tutaj zawieszenie półaktywne. A tak to typowe daily. Jednak gdy ustawiamy tryb dynamiczny, to mamy wrażenie, jakbyśmy założyli o głowie i wodze na 4-metrowego zająca i na niego wsiedli. RS3 przyspiesza wprost niesamowicie. Takie przeciążenia gryzą się aż z tym, że jest to hatchback. Ale nie siedzimy tutaj na ziemi, nie mamy takich niskich, małych okienek jak w czołgu. Pozycja za kierownicą również jest taka normalna. Nie jest tak jak w aucie sportowym, jest wygodnie i praktycznie. Ktoś, kto się nie zna na samochodach, podczas szybkiego startu zrobi mniej więcej taką minę i będzie naprawdę w głębokim szoku. Skrzynia, 7-biegowy S-tronik, działa bardzo szybko, zawsze się pod nas ekspresowo dostosuje. No, gdy weźmiemy samochód tak z zaskoczenia, to będzie tutaj lekka turbo dziura. No ale w każdym razie RS3 nie występuje z manualną skrzynią biegów, ale myślę, że raczej nie będziemy ronić łez z tego powodu. Zawrócimy sobie tutaj. Powiem wam, że w trybie Dynamic ten samochód zbija się nami tak jeszcze mocniej. No i dodatkowo ten ryk silnika, kurczę, to jest życie. Pokonując ostro zakręty po publicznych drogach, także nazwijmy to tak z umiarem, raczej nie byłem w stanie wyczuć, kiedy nam się załącza pełen napęd na 4 koła, wszystko to odbywa się bardzo płynnie. Możliwe, że podczas ekstremalniejszej jazdy będzie coś tam wyczuwalne, ale nie wiem, nie próbowałem aż tak. Auto w ogóle nie gubi trakcji, jest bardzo pewne. No, żeby coś takiego miało miejsce, to chyba trzeba naprawdę się postarać i przyświrować. Ale na takiej półosi to musi dochodzić do przeciążeń, chce być gięta, a jednak wytrzymuje. Tak w ogóle to ciekawe, co słychać u naszych germańskich sąsiadów. By to sprawdzić, udam się teraz na niemiecką autostradę A11. So full of aggression, not paying attention. You got me losing connection. I'm in a temporary home. Wjeżdżamy sobie na autostradę. Jeszcze polska strona. Mijamy przejście graniczne w Kołbaskowie. Niemcy i za tym znakiem GPS, co prawda z telefonu, ale jest. Już było 249.
Lecimy. Dokładnie, wolałem skupić się jednak na drodze. No i okej. Zawrócimy sobie i już spokojnie będziemy wracać do Polski. RS Trójka świetnie się zbiera od zera, ale również nie ma absolutnie żadnych kompleksów, nawet gdy wylatujemy nią na niemiecką autostradę. Kurczę, 290 według licznika, 281 według GPS-u, a mogłaby więcej. To jest litość niemieckich inżynierów. Do dnia dzisiejszego najszybciej hatchbackiem jechałem 270 km na godzinę według licznika na tym samym odcinku. Była to Honda Civic Type R, także mniej więcej wiedziałem, jakiego zachowania spodziewać się po samochodzie takich gabarytów. Powiem wam ogólnie, że jest pewnie. Oczywiście towarzyszy nam strach, ale to w każdym samochodzie przy takich prędkościach. Jednak nie mamy duszy na ramieniu. Albo to ze mną jest coś nie tak. 290 i nie ma tragedii, no. Pięknie, pięknie. W RS Trójce jest oczywiście troszeczkę głośniej niż w jakiejś limuzynie. To jest jasne, ale jeśli chodzi o kompakty, to sporo ciszej niż na przykład w Civicu. Jadąc tak szybko, lepiej zebrać wszystkie myśli i totalnie się skupić. Przewidywalność i obserwowanie ruchu na drodze, nawet na horyzoncie, również wskazane. Podstawowe, a wręcz obowiązkowe. No i takie jest właśnie Audi RS3. Diabelski hot hatch, który naprawdę gniecie cyce. Zresztą sami możecie się o tym przekonać. W swojej klasie jest to, myślę, mega opcja. Trzeba też przyznać, że RS3 jest niesamowicie oszczędna, jak na 400 koni mechanicznych. Teraz mniej więcej jechałem tak 120 km na godzinę na tempomacie. No i cóż, z kilkunastu kilometrów spalanie 7,2. Rewelacja. Zużycie paliwa po mieście, proszę bardzo, 10,4. Przejazd przez cały Szczecin od Warzymic po Warszewo w godzinach od 14 do 15. Jestem szalenie ciekawy, jakie będzie w przyszłości Audi RS3. Podobno pod maską ma być wciąż pięciocylindrowa jednostka i fajnie, jakby rzeczywiście do takiej, nazwijmy to, ekokastracji nie doszło. No chociaż jedna pięciocylindrówka nie zostanie na rynku. No i cóż, mam nadzieję, że teścik wam się podobał, także pozdrawiam i widzimy się w jakimś kolejnym odcinku. Na razie, trzymajcie się!